Dziękuję za dyscyplinę. Głos ma pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, pani minister, przedstawiony projekt ustawy ma charakter takiego chaotycznego sięgania do tak zwanych płytkich kieszeni, a więc tych najmniej zamożnych Polaków. Niestety nie ma żadnej sensownej propozycji zwiększenia dochodów podatkowych i to z tych obszarów, które nie są opodatkowane albo są słabo opodatkowane. Jeżeli pan minister już przyznaje, że mamy kryzys i potrzebujemy dodatkowych dochodów, to dlaczego z takim uporem nie chce pan zająć się projektem ustawy Prawa i Sprawiedliwości o podatku bankowym? Doskonale pan minister powinien to wiedzieć, że jeżeli popatrzymy na całość przychodów w gospodarce, to przychody sektora bankowego stanowią blisko 60% całości przychodów. A jeżeli popatrzymy na wpływy podatkowe, to zaledwie z tego sektora finansowego w postaci podatku dochodowego od osób prawnych wpływa co szósta złotówka. Zaledwie. To jest gigantyczna nierównowaga. Sektor bankowy, już kończę, panie marszałku, w tym roku cieszy się rekordowymi zyskami. Czy nie najwyższy czas, abyśmy choćby przejściowo sięgnęli do zysków tego sektora? Dziękuję bardzo. Głos ma pan poseł Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, panie minister, Wysoka Izbo.